kiedy papież Franciszek zdecydował się, by obmyć nogi uchodźcom. Pan pomyślał, że to dobry pomysł? Bo niektórzy sugerują, że może powinien raczej obmyć nogi na przykład członkom rodzin ofiar ataków terrorystycznych. A on wybrał uchodźców. Czy... Jaki symbol? Tak, to jest symbol naszych czasów. My się musimy uporać z tym gigantycznym zagrożeniem, jakim jest radykalny islam, który przybrał taką niepokojącą formę, nazwałbym to bez ogródek, prowadzenie czystek etnicznych, rzezi tych, którzy nie są muzułmanami. Oczywiście największe emocje budzi ta brutalność wobec chrześcijan, ale nie zmienia to faktu, że ofiarami... Najwięcej ofiar wojen akurat na tym polu jest wśród samych muzułmanów. No, najbardziej krwawe są wojny między sunnitami a szyitami. Zgoda, tylko że to jest w ramach regularnych walk. Ci mają broń, natomiast chrześcijanie są bezbronni. Państwo islamskie morduje też bezbronnych. Ale to nie o to chodzi. No, tylko, to, że to w ramach walk, tak? Ci mają armię swoje, są zorganizowani. Natomiast chrześcijanie nie dysponują, nie są zorganizowani w armię, w jednostki terrorystyczne. Na pewno nie ofiary zamachów w Belgii, oczywiście. Ale wróćmy do Franciszka. No, wykonuje gest. Po zamachach w Brukseli obmywa nogi także muzułmanom, uchodźcom. I co myśli Jacek Żalek? Ale to są... My nie patrzmy na życie duchowe poprzez pryzmat czystej polityki, bo chcielibyśmy, żeby to wszystko zbić, że to jest deklaracja. Nie, ja się rozumiem, zgadzam. Że... Nie, tylko jak rozumieć te deklaracje, pana zdaniem? Tysiące, setki tysięcy uchodźców to jest wynik wojny, której Kościół absolutnie nie może popierać, tej przemocy w żaden sposób. To są ofiary. Ofiary tej przemocy. Czy my potrafimy sobie z tym poradzić? Sposób, w jaki chcemy rozwiązać ten problem? Tutaj Franciszek się nie wypowiada, bo to nie jest deklaracja... Ale mówi jednoznacznie o pomocy uchodźcom. To nie ma wątpliwości do tego. Ale my jako chrześcijanie jesteśmy zobowiązani do tego, żeby każdemu potrzebującemu pomagać. Nie tylko tym, którzy tracą dom. To jak pana zdaniem polscy chrześcijanie mogą pomóc uchodźcom? Na pewno nie bezmyślnie. Na zasadzie przyjmujemy wszystkich, albo... To jak to zrobić mądrze? Moim zdaniem najmądrzej jest po prostu użycie wszystkich środków, ale nikt tego niestety nie robi, dlatego że my mamy potworny kryzys, jeżeli chodzi o zdolność państw do tego, żeby podejmować trudne decyzje w imię obrony pokoju światowego. O pokoju światowym wszyscy mają pełne usta, ale to jest już dzisiaj frazes. Bo nikt nie zamierza nic z tym robić, szczególnie Stany Zjednoczone. Niestety rola państwa, które jest mocarstwem, które uzurpuje sobie prawo do tego, żeby narzucać swój ład i porządek innym państwom, bez zaangażowania militarnego, tak jak Rzymianie, to jest chcesz pokoju, szykuj wojnę. Znaczy, sprzedając swoją broń, bo Amerykanie sprzedają bardzo hojnie swoją broń całemu światu. Ja też nie skręcam w stronę USA, jak trochę zmieniam temat. Ale co Polacy mają zrobić mądrze w sprawie uchodźców? Bo czy myśli pan, to jest kwestia... w 38-milionowym kraju, przy wszystkich zastrzeżeniach, bo przypomnijmy, polskie służby mogą wskazać, uczestniczą w procesie ewentualnego przyjmowania uchodźców. Mogą na dowolnym etapie tego procesu powiedzieć, nie, tego pana albo tej pani nie przyjmiemy. Mają pełne prawo odróżniać uchodźców od imigrantów ekonomicznych. Mają prawo brać udział w kontroli tych uchodźców w obozach, w których oni są teraz, nie kiedy są w Polsce, a dużo wcześniej. No wszystkie bezpieczniki zostały w Polsce zagwarantowane. Czy pan uważa, że te 6 tysięcy, może 7, powinniśmy przyjąć czy nie? To są zupełnie dwie różne rzeczy. Proszę zwrócić uwagę. Ale tak po chrześcijańsku. Ale nie, po chrześcijańsku. Czy to jest, ale to jest troszeczkę tak. Czy to jest rozwiązanie problemu? No właśnie nie. To jest dopiero szczyt hipokryzji. To jest dopiero szczyt hipokryzji, nie. My nie chcemy rozwiązać problemu. My nie chcemy zażegnać. To tak jakby, pan się oparzył. Nie, ale był pan kiedyś na wojnie? Bo no ja oczywiście, że nie. A ja byłem i widziałem małego chłopca, który był ofiarą rzezi w Rwandzie. Wymordowano mu całą wioskę. Mały 6-letni chłopczyk, który nie miał nic na świecie poza spodenkami, koszulką, w której był i koszulką, którą kładł sobie pod głowę, kiedy zasypiał. I teraz jest pytanie, czy my 6-letnimu chłopcu, którego nasze służby sprawdzą na wszystkie możliwe sposoby, czy my to jedno ludzkie życie
chce mu ratować czy nie? A, nie. Bo pan apelował, panie, żeby politykę zostawić na boku. No nie, no nie, bo my nie jesteśmy mu potrzebni jako ci, którzy... Ja uważam, że jak cholera jesteśmy mu potrzebni. Nie, no nie, bo to jest... To znaczy, to jest nam... Pan, to ja, jest tak nam po ludzku. Nie, nie, nie. Ale gdybyśmy my go chcieli adoptować, to tak. Ale nie, że my go bierzemy do jakiegoś obozu przejściowego i tam zostawiamy go na pastwę losu. Nie, bo to jest zagłuszenie naszych wyrzutów sumienia, że nic nie zrobiliśmy, tak? Żeby uratować jego rodziców, bo on powinien żyć w swojej wspólnocie. Moim... Ale dzisiaj Polska może zrobić... Dzisiaj Polska. Tak, wymordowano mu wioskę, ale co robiono, jeżeli chodzi o ten przykład? Co robiono? Belgowie co robili? Nic nie robili, tak? Przyglądali się tej rzezi i informowali świat, że nic się nie dzieje. Wtedy, moim zdaniem, jedyne, co możemy dzisiaj zrobić z naszej pozycji militarnej, której nie mamy, bo nie jesteśmy mocarstwem, no tak? Nie. My nie możemy... Gdybyśmy byli mocarstwem, mogli powiedzieć, dobra, używamy swoich środków do tego, żeby przywrócić pokój. Nie mamy takich możliwości. My to, co jedynie dzisiaj możemy zrobić tak naprawdę, i nie mówię tego jako polityk, tylko jako obywatel, to chyba powiedzieć, panowie... na zgromadzeniu ogólnym ONZ. Dziękujemy za współpracę z wami. Skoro przyglądacie się biernie tym rzeziom, to po prostu rezygnujemy. Przynajmniej tą składkę przeznaczamy to... na pomoc. Załóżmy organizację pokojową. Ja, chociaż nie Tadeusz trzeba... Mazowiecki miał dosyć przyglądania się bezczynnemu na rzezie w dawnej, w byłej Jugosławii i też zrezygnował w pewnym momencie. To ja rozumiem słuszny apel, ale mamy iluś uchodźców, no powiedzmy chrześcijańskich uchodźców nawet. Czy pan jako chrześcijanin powie, okej, pomóżmy 6000 chrześcijańskich uchodźców w Syrii? Tak, ale pomoc wcale... Proszę zwrócić uwagę. Franciszek moim zdaniem parafii ich przyjmą. Tak, ale nie jest to rozwiązanie problemu. Rozwiązaniem problemu jest doprowadzenie do sytuacji, w której tam, gdzie oni chcą żyć, mogą żyć. Oni dzisiaj uciekają przed problemem. Tak jak mówiłem, poparzył pan sobie dłoń i bierze pan jeden i mówi tak, aha, dobra, jeden palec opatrzymy, pozostałe mogą zostać. I to jest właśnie ta hipokryzja. I będziemy mówić tylko o tym jednym opatrzonym paluszku, a pozostałe nas nie interesują, wiem, tak? Ale to trochę tak, jakby w czasie II wojny światowej Persja, która przyjęła 100 tysięcy uchodźców z Polski, powiedziała: nie jest rozwiązaniem problemu przyjęcie 100 tysięcy uchodźców z Polski. Rozwiązaniem problemu jest wygranie wojny z Hitlerem. I to była prawda. To też trzeba było zrobić. Ale jak na razie trzeba było pomóc tym ludziom. Ja mówię, ale proszę zwrócić uwagę, tylko że ci uchodźcy nie chcą przyjechać do Polski. Oni nie chcą przyjechać do Polski. Merkel chce, żeby oni przyjechali do Polski, ale oni nie chcą przyjeżdżać do Polski. I to jest właśnie różnica. Ale w skali problemu niemieckiego, którzy mają problem z milionem uchodźców, to czy Polska przyjmie 6 czy 7 tysięcy uchodźców, to naprawdę nie rozwiązuje ich problemu. No właśnie. Więc czyj problem rozwiązuje? Angeli Merkel? Ale rozmawiamy... My nie tak, jesteśmy od tego, żeby rozwiązywać problemy Angeli Merkel. My jesteśmy od tego, żeby po pierwsze dbać o swoje interesy. Ale pan apelował, nie mówmy o polityce. I ja się zgadzam. Tak po ludzku. Chodzi o to, czy chcemy okazać jakąś solidarność i mówimy... Nie, nie jakąś solidarność. Jeżeli ktoś nie potrzebuje naszej pomocy, to pomóżmy. Właśnie nie. Czy nie ma solidarności? Po pierwsze, nie ma solidarności, czego najlepszym przykładem jest cyniczna gra mocarstw, przykład Rosji i Stanów Zjednoczonych. A mnie oburza to, co robią politycy, znaczy administracja prezydenta Obamy, który jednego dnia traktuje Rosję jako to mocarstwo, które jest zagrożeniem na świecie, chociażby po aneksji Krymu, ale są to tylko puste gesty i puszenie się, bo nie robi nic absolutnie, nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań bezpieczeństwa. Po czym, jak ma interes, to się natychmiast z tą samą Rosją dogaduje, żeby prowadzić trochę niezrozumiały wspólny front, chyba przygotowania przed pola do tego, żeby sprzedawać dalej swoją broń z zwaśnionym stroną świata muzułmańskiego. I tego nie rozumiem. Dlaczego? Dlatego, że żeby istniał pokój, to ci, którzy chcą go łamać, muszą wiedzieć, że spotkają ich sankcje. W sytuacji, w której tylko cyniczny interes, gra interesów powoduje, że agresor nagle staje się przyjacielem, to dlaczego nie dziwię się, że te państwa po prostu zaczynają sobie tak poczynać, no skoro nie spotka mnie żadna sankcja, tak? A nawet jeżeli mnie jakieś spotykają ze strony tego państwa, ale oficjalne sankcje, a drugą ręką dają mi broń,
To jest tak, jakby ktoś poszedł do spowiedzi i powiedział, no ja nie pomogłem temu głodnemu, bo obok, który umierał z głodu na ulicy, bo obok to przychodził jeszcze bogatszy ode mnie i on mu nie pomógł. No mówmy o sobie. No chodzi o to, akurat czy, jeżeli jaki sygnał ma iść w świat o Polsce? Czy Polska mówi, w miarę naszych skromnych możliwości, rozumiejąc lęk wielu naszych obywateli, który jest w pełni uzasadniony, chcemy, kontrolując wszystko, sprawdzając wszystko, pomóc jakiejś grupie ludzi, która powie, tak, chcę budować swoje bezpieczne życie w Polsce. Może takich nie będzie. Ale czy my wysyłamy sygnał w świat? Jeżeli ktoś chce budować w Polsce swoje życie, przestrzegać naszego prawa, być pod naszą kontrolą w jakiś sposób, to Polska będzie dla niego bezpiecznym domem. Wysyłamy taki sygnał, czy nie? Wysyłamy. Właśnie trzeba to zrobić chociażby z Polakami, którzy bez własnej woli zostali przez Sowietów wywiezieni w głąb Rosji. I to jest paradoks, tak, że po 50 latach tym ludziom nawet nie podano przysłowiowej dłoni. To są ludzie, którzy zostali wyrwani w nocy ze swoich domów, wywiezieni na Sybir i mimo tego, że czują się cały czas Polakami, że nigdy nie pogodzili się z tym, że zabrano im ojczyznę, nasza ojczyzna nie zrobiła w zasadzie do tej pory nic. Dopóki my nie uporamy się z taką podstawową, żeby swoim obywatelom zapewnić poczucie bezpieczeństwa, to wyciąganie ręki w imię takiej międzynarodowej solidarności jawi się jako pusty gest.